Cześć, witam ponownie. Będę starał się powoli ogarniać z tymi pytaniami, które przyszły już jakiś czas temu. Przepraszam za opóźnienia, ale sami rozumiecie, no jest trochę tych pytań zebrało się, niektóre wymagają szerszego omówienia, a czasu jest tyle, ile jest. No i przy okazji jeszcze czasami muszę wyskoczyć na ryby. Dobra, Adrem, dzisiaj postaram się odpowiedzieć na kilka pytań z grupy dotyczącej kolorów jeszcze raz, bo Was to bardzo interesuje. Pierwsze pytanie od Pana Piotra. Wielu producentów przynęt na drapieżniki dodaje dość wyraźnie zaakcentowane oko w postaci 3D lub farby kontrastowej dla reszty ubarwienia przynęty. Sądzę, że w przynętach Salmo, nie wszystkich, ale ogólnie w większości, oko jest według mnie słabo zaakcentowane. Wielu wędkarzy, w tym i ja, do ulubionych przynęt dokleja błyszczące oko z folii holograficznej lub dorabiam je z kolorowej żywicy UV. Chętnie pochwalę się zdjęciem takiej przynęty. Oczywiście zdjęcia mile widziane. Wydaje mi się, że taki akcent jest w stanie zwiększyć nie tylko wiarę wędkarza w przynętę, ale i jej sprzedaż. Co Pan o tym sądzi? Czy uważa Pan, że oko jest celownikiem dla drapieżnika, który z reguły atakuje zdobycz od głowy? Czy jest to istotne? Czy rozważał Pan prowadzenie oczu 3D lub innych do przynęt Salmo? Czy taki dodatek wprowadza dużo utrudnień technologicznych na linii produkcyjnej? Góry dziękuję. Pytanie złożone, aczkolwiek dotyczy oka. Ciekawe o tyle, że rzeczywiście ma Pan rację. Jest to dość istotny element przynęty. Musicie wiedzieć, że na temat reakcji drapieżników na różne kształty i różne zestawienia kolorystyczne były prowadzone dość wnikliwe badania ichtiologiczne. Wyniki były dość oczywiste. Badano reakcje różnych drapieżników na kształty w rodzaju dwa kółka o kontrastowych odcieniach, czyli na przykład czarne-białe, białe-czarne i tak dalej. Kwadrat, trójkąt, współśrodkowe te figury geometryczne też w różnych zestawieniach kolorów. Generalnie chodziło o kilka podstawowych figur geometrycznych i zestawienia. W kolejności jasne, ciemne lub też ciemne, jasne. No, wyniki były na tyle oczywiste, że w zasadzie można było się domyślić, skąd to, z czego to wynika i rzecz jasna z tego producenci powinni wyciągnąć wprost idące wnioski. Okazało się, że z wyżej wymienionych zestawień figur geometrycznych i zestawień kolorystycznych największe zainteresowanie, a potem i agresję, wzbudzały dwa współśrodkowe kółka. Przy czym dużo większe zainteresowanie i agresję wzbudzało zestawienie, które zawierało jasne kółko z ciemnym środkiem, nie odwrotnie. Ustawiono to w hierarchii, w każdym razie to zestawienie, czyli typowe oko, tak, jasna, jaśniejsza tęczówka i źrenica ciemna wzbudzało największą agresję. Prawdopodobnie to się kojarzy rybom z naturalnego środowiska, ale też myślę, że jest w jakiś sposób zakodowane w ich instynktach. I owszem, ma to znaczenie w życiu ryb, nie tylko drapieżników, które, ma Pan rację, używają jakby oka ofiary, potencjalnej ofiary jako celownika, ponieważ jak wiecie, te potencjalne ofiary próbują zawsze umknąć drapieżnikowi i oczywiście uciekają w stronę głowy, tak? Bo rzadko która ryba potrafi pływać do tyłu. W każdym razie jak już ucieka, próbuje rozwinąć maksymalną prędkość i do tyłu to jest nie do końca dobry pomysł. Więc ucieka, przesuwa się, przemieszcza się w trakcie ucieczki w stronę głowy, czyli drapieżnik zakłada instynktownie, że oko to jest przód potencjalnej ofiary, więc bierze poprawkę na to, że ryba prawdopodobnie skoczy do przodu i uderza lekko jakby w przód, tak? W to miejsce, gdzie za chwilę powinna się pojawić ofiara. Stąd niektóre ryby, nie słodkowodne raczej, ale takie, które żyją w oceanach, mają takie zmyłkowe oko na ogonie, jak wiecie. Nie tylko zresztą w oceanach, no bo są ryby, które żyją, no nie u nas, ale gdzieś tam w Ameryce, w Afryce, które mają słodkowodne, które mają to zmyłkowe oko gdzieś tam w okolicach ogona. W tym momencie drapieżnik, który próbuje wziąć namiar na to większe oko, bo ono jest zwykle większe, to jest ciemna plama na ogonie, w okolicach ogona, no niestety myli się i bierze poprawkę na ogon i tutaj pudło po prostu, nie? Więc
producenci oczywiście powinni to wiedzieć, powinni to wykorzystywać w swojej pracy i wykorzystują, malując oko lub też drukując, w zależności od techniki zdobienia przynęty, oko, które mniej lub bardziej przypomina naturalne oko. Tylko że tutaj pojawiają się problemy technologiczne związane z, po pierwsze, z trudnością nanoszenia pewnych pomysłów dotyczących oka na pewne kształty, a po drugie z kosztami tych pomysłów, z kosztownością tych pomysłów. Jak wiecie, no niestety koszta produkcji rosną, nie tylko w branży wędkarskiej, wszystko drożeje, zarówno komponenty, jak i praca ludzka, więc my w zasadzie od początku istnienia firmy ścigamy się z Chińczykami, oferując wędkarzom dużo wyższą jakość za rozsądną cenę. Natomiast kosztami z nimi nie powojujemy, ponieważ oni zawsze będą mieli kilkukrotnie niższe koszty produkcji. Więc staramy się tutaj wymyślać jakieś patenty, żeby te wszystkie elementy, cała produkcja, która składa się z wielu etapów, z wielu elementów, z wielu materiałów, była w miarę tania i była w stanie konkurować ceną później z Chińczykami. Więc na przykład, jeśli weźmiemy pomysł na oko, który moim zdaniem najlepiej kontrastowałoby i w związku z tym działało na drapieżniki, to jest to bez wątpienia oko malowane ręcznie. Żeby takie oko namalować, tak jak w tym Fazzo, to człowiek musi tą przynętę wziąć dwukrotnie do ręki. Mało tego, na dodatek musi pierwsza warstwa wyschnąć, czyli maluje środek żółty i czarną źrenicę, tak? Więc musi dwa razy tą przynętę wziąć do ręki. To się wiąże oczywiście z kosztami, bo i czas, i miejsce trzeba mieć, żeby to rozłożyć, potem zebrać i tak dalej, i tak dalej. Więc każda czynność, która opiera się na pracy ręcznej, jest bardzo kosztowna i jej cena wzrasta, bo farba to w zasadzie nie jest istotna. Koszt farby, materiału nie jest istotny. Praca jest bardzo droga i będzie coraz droższa. W związku z tym wszyscy producenci, również Salmo, idą w kierunku, żeby to bardziej zautomatyzować. No, sposobów jest kilka, ale generalnie polegają one na przenoszeniu całości wzoru razem z okiem, tak jak jest w tym sweeperze. Tak? Tutaj nie ma malowanego oka, jest za to bardzo dokładnie odwzorowana kolorystyka szczupaka razem z okiem. Tak? Czyli szczupak generalnie, jak wiecie, nie ma oka żółtego, białego czy czerwonego z czarnym środkiem, tylko dość oko, które jest wtopione jakby w korpus. Więc gdybyśmy namalowali takie oko bardzo kontrastowe, czyli żółte i czarne, no to byłoby troszkę nienaturalne. Aczkolwiek prawdopodobnie dla większego szczupaka, który chciałby pożreć tego mniejszego, byłoby lepiej widoczne i być może zbudziłoby większą agresję. Natomiast tutaj no, powody są dwa. Po pierwsze, jak najlepsza imitacja tego oryginału, tak, czyli żywej ryby, a po drugie w miarę panowanie nad kosztami, tak, czyli tak to wygląda. Oczywiście można malować bardzo wypasione oczy, jak tutaj w przypadku tego prototypu Skinnera 20, który jest imitacją Olaya i ma oko, które ma imitować z założenia małego Olaya, łącznie z tym, że środek jest luminescencyjny. Wiecie, że sandacze mają świecące źrenice, to im pomaga bardzo dobrze w widzeniu w ciemności, o czym kiedyś mam nadzieję, że opowiem. To jest super wynalazek natury. Więc tutaj po pierwsze, że trzeba to wziąć dwa razy do ręki, to jeszcze ta farba luminescencyjna jest bardzo droga. Więc jakby to jest taki no maks już, jeśli chodzi o koszty w przypadku malowanego oka. Oczywiście, jak ma Pan rację, można jeszcze użyć oczu 3D z żywicy. No teraz producenci prześcigają się w stosowaniu super realistycznych oczu 3D. Natomiast myślę, że jeśli mówimy o jak najlepszym, najbardziej skutecznym, najbardziej efektywnym wabieniu drapieżnika, to moim zdaniem tu kontrast działa najlepiej. Czyli duże, jasne oko z czarnym środkiem będzie najlepsze. Natomiast jeśli porównamy to z okiem 3D, to ono, jak sama nazwa wskazuje, jest wypukłe, tak, ma imitować naturalne oko i robi to świetnie, natomiast na pewno nie będzie mogło konkurować jako atraktor czy ten celownik z okiem namalowanym, takim typowym jasnym kółkiem z czarnym środkiem. Ponieważ tam promienie świetlne w tej czaszy się rozbijają, tak? I nie jest tak wyraźny kontrast jak w przypadku płaskiego namalowanego oka. Czyli tutaj zawsze gdzieś to
musimy wyważyć. Wędkarze sobie mogą robić jakie chcą oczy, oczywiście i to robią, i wychodzą im przepiękne przynęty. Jestem pod wrażeniem nie tylko polskich produkcji. Coraz ładniej to wychodzi i coraz bardziej naturalnie, ale wiecie, w produkcji masowej, która ma miejsce w fabryce Salmo, no czasami niestety trzeba trochę odpuścić z ambicji, po to, żeby ta cena w miarę była jeszcze przystępna na końcu, na półce, w tym czy w innym sklepie. Także mam nadzieję, że tutaj generalnie na pytanie odpowiedziałem. No oczywiście tutaj, jeśli chodzi o te, jakie wprowadza, czy to wprowadza dużo utrudnień technologicznych. Jak powiedziałem, no to jeśli się je drukuje, czy w ten, czy w inny sposób, razem z całym kolorem, no to jest najtańszy sposób na świecie, tak? Drugi, malowanie oczu ręczne, bardzo drogo. A przyklejanie tych oczu, ponieważ je trzeba zamówić gdzieś za granicą, w Polsce nikt nie robi oczu dobrych, więc trzeba je zamówić. Plus później każde z tych oczu trzeba nakleić ręcznie, prawda, na przynętę. Ten klej, który jest pod spodem, tak, służy do przyklejenia oka, jest za słaby, więc trzeba dodatkowo jeszcze je podklejać. Jeśli robi to koszmarnie kosztowne, ładne owszem, ale niestety trochę za drogie. Dobra, tyle jeśli chodzi o oczy. Tutaj następne pytanie dotyczące kolorów. Pan Marcin. Panie Piotrze, a jak podchodzi Pan do dżerku w kolorze czarnym z fragmentami czerwonego? Nie spotkałem w polskich wodach czarnej ryby, no może węgorz ma takie zbliżone do czarnego zabarwienie. Skoro marują dżerki w ciemnym zabarwieniu, to znaczy, że szczupaki na takie przynęty biorą, bo chyba dżerki te testy przeszły. Czy szczupak nie jest po prostu ciekawy, uderza na zasadzie impulsu? Bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawe pytanie. Znowu o kolorach mówiłem wielokrotnie. Natomiast o tym, jak i dlaczego szczupaki atakują przynęty sztuczne, no to można by zupełnie nowy odcinek, albo na pewno kilka nagrać. Być może, że do tego dojdzie, bo jest to zespół różnych czynników. Nie tylko to polega na tym, że szczupak ten czy inny kolor lubi lub mniej lub bardziej. Czy on jest bardziej naturalny, czy mniej naturalny. Jest to cały wielki zespół czynników, który w efekcie powoduje, że szczupak decyduje się na atak. Jeśli chodzi o czarny kolor, jest on dlatego w niektórych przypadkach bardzo skuteczny, że jest kontrastowy. Kontrast generalnie w kolorach jest właściwie pierwszym czynnikiem, który powoduje, że przynęta jest zarejestrowana przez drapieżnika z jakiejś odległości X. To zależy od oświetlenia, od przejrzystości wody, od pory dnia i oczywiście od tego, jaki drapieżnik ma wzrok. Jeden ma gorszy jak sum, drugi ma super dobry jak pstrąg. Także to są dwa jakby bieguny. Natomiast są takie momenty, kiedy czarny najlepiej jest i najszybciej zarejestrowany przez drapieżniki. I często to jest po prostu sekunda, która decyduje o tym, czy drapieżnik zaatakuje, czy nie. Czasami jest to sytuacja polegająca na tym, że przynęta pojawia się błyskawicznie i znika w polu widzenia drapieżnika i on uderza instynktownie. Jeśli jest zarejestrowana za późno, ten ułamek sekundy, nie zdecyduje się. Czarny czasami w takich warunkach wygrywa, a szczególnie jeśli mówimy o prezentacji przynęty na tle srebrnego od spodu, jeśli patrzymy na powierzchnię wody, jest to srebrzysta, popalizująca powierzchnia z blikami. I wszelkie jasne kolory trochę giną w tym wszystkim. Są gorzej widoczne niż czarne, niż ciemne kolory. No a czarny jakby jest najlepszym przykładem. I dlatego często czarne dżerki, czarne w ogóle przynęty sztuczne, czarne gumy są atakowane lepiej w niektórych porach dnia, niektórych sytuacjach, nie zawsze, w niektórych sytuacjach. Więc dlatego są czarne, a z czerwonym zawsze kontrast, czyli zestawienie czerwonego z czarnym, czarnego z czerwonym, żółtego z czarnym, zawsze ten kontrast powoduje, że ta przynęta ma szansę być zarejestrowana jeszcze szybciej. Dlaczego? Bo jeśli mamy czarny na tle czarnej, choćby ściana trzcin, bardzo ciemna, lub też ciemne dno. I nad tym w jakimś momencie przemieszcza się przynęta w kolorze czarnym, a drapieżnik akurat patrzy w to miejsce, no to ciężko mu będzie zarejestrować tą przynętę. Jeśli ona będzie miała żółte paski, lub też to będzie żółty wobler, czarne paski, jak Green Tiger, no to oczywiście bardzo szybko ją zarejestruje. I ta przynęta, wyobraźmy sobie taką sytuację, jest ciemne dno i zaraz jest jasne dno, więc przemieszcza się przynęta czarna z ciemnego, tu jej drapieżnik
nie widzi albo słabo ją widzi, na jasnym tle wali. Natomiast jeśli przemieszcza się z jasnego na ciemne, jasnego na ciemne, co bardzo często występuje w naturze, to zestawienie, kontrast właśnie działa najlepiej. Dlatego, że ona w każdej z tych sytuacji jest rejestrowana bardzo szybko i skutecznie powoduje, że drapieżnik decyduje się na atak. To tyle. Czy kolor, pan Przemysław pyta, czy kolor RH jeszcze kiedyś wróci? Rzecz jasna, że wróci. Kolor RH mieliśmy w różnych odsłonach, w różnych kombinacjach, w różny sposób malowany. Jestem pewien, że będzie wracał zawsze, bo to jest tak jak kolor GT, czyli Green Tiger. Jest to jeden z najbardziej popularnych, występujących właściwie w ofertach wszystkich firm produkujących przynety sztuczne na świecie kolorów. Ponieważ on działa w różnych sytuacjach, na zasadzie właśnie tego kontrastu, jasny, ciemny, silnego przejścia kolorystycznego. No i głębiej jak będziemy wchodzić w ten temat, no to zaraz się pojawią następne znaki zapytania. Ale przecież takich ryb nie ma. No jasne, nie ma takich ryb, ale tak jak powiedziałem na początku, nigdy nie będziemy do końca wiedzieli, dlaczego drapieżnik zaatakował tą czy inną przynętę. Możemy tylko zgadywać, a najważniejsze, żebyśmy mieli różne kolory w pudełku i próbowali różnych kolorów w różnych sytuacjach. Nasza wiedza wtedy o tym czy innym zbiorniku, tej czy innej sytuacji będzie procentowała w przyszłości pozytywnymi, optymalnymi decyzjami i w efekcie super połowami. I tutaj chyba ostatnie już pytanie, żeby nie zanudzać, od kolegi Marcina. A ja myślałem, że kolory są dla wędkarzy, a nie dla ryb, w cudzysłowie. To rozumiem, że pan kogoś cytuje. Może mnie? Może nie mnie, może jakiś z naszych znajomych, szczerze mówiąc domyślam się kogo, ale tutaj sądzę, że to jest takie troszkę pytanie podchwytliwe, tak, i pół żartem, bo to nie jest takie proste, żebyśmy powiedzieli, że kolory są tylko dla ryb albo są tylko dla wędkarzy. Oczywiście jest to najprostsza sztuczka marketingowa, jaką stosują wszyscy producenci sztucznych przynęt. Jeśli jakaś przynęta się sprzedaje dobrze i jest skuteczna, to wystarczy zrobić kolejne 5 kolorów, żeby się sprzedawała jeszcze w większej ilości, bo każdy rynek ma pewną pojemność i jeśli wędkarz ma 10 woblerów tego samego typu w pudełku, no to 11 już nie kupi, zanim nie urwie tych paru poprzednich. Natomiast jak podamy jeszcze parę kolorów, no to kupi oczywiście. Proste, jak 2 dodać 2. Dlatego kolory są dla wędkarzy, ale ja zawsze wychodziłem z założenia, że to nie jest najważniejsze. Musimy budować zaufanie wędkarzy nie na tej podstawie, na zasadzie, że jakby wykorzystujemy ich takie dość dziecinne trochę instynkty. Ja mam takie same oczywiście, bo jestem wędkarzem, że reagujemy w sklepie troszkę jak dzieci, które widzą nowe zabawki. No i ten kolor, i ten jest ładny, i ten, a może ten będzie działał. No kupię 2, bo przecież może się urwać i tak dalej. To są znane reakcje na całym świecie, nie tylko u nas. Ale moim zdaniem, po to, żeby zbudować zaufanie wędkarzy, musimy udowodnić, że te wszystkie kolory działają. To nie są kolory wymyślone tylko pod, jakby w tym celu, żeby kogoś no, perfidnie wykorzystać jego słabość i zmusić czy nakłonić do kupienia kolejnych paru przynęt. Chodzi o to, żeby dać mu narzędzia, które będzie mógł wykorzystać w różnych sytuacjach, no, po prostu wędkarskich, tak? W różnych łowiskach, o różnych porach dnia, w różnych sytuacjach związanych z pogodą czy oświetleniem itd., itd. No i oczywiście podczas połowu różnych gatunków, bo przecież na jedną przynętę łowimy wiele gatunków. Jedne biorą lepiej na ciemniejsze, stonowane barwy generalnie, a drugie z kolei gatunki biorą lepiej na jaskrawe kolory. Przecież to wszyscy wiemy, prawda? Czyli kolory nie są tylko dla wędkarzy i nie są tylko dla ryb. Myślę, że to jest jasne dla wszystkich, którzy troszkę znają ten temat. No mam nadzieję, że te wszystkie najważniejsze sprawy związane z kolorami omówiłem. Oczywiście chcecie wiedzieć więcej o kolorach, zadawajcie kolejne pytania. Póki co dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu. Cześć.